Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa przed ekranami i Panów tutaj, którzy goszczą u nas w biurze. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone SUSE Managerowi i temu, jak możemy zarządzać różnymi dystrybucjami Linuxa. Ja się nazywam Jarosław Bijek, jestem inżynierem sprzedaży tutaj w firmie SUSE. Plan na dzisiejsze spotkanie jest następujący. Ponieważ miałem trochę sygnałów, że będzie na tym spotkaniu istotna część osób, tak to nazwę, które nie miały styczności z SUSE Managerem wcześniej, dlatego będzie taki krótki wstęp o SUSE Managerze, tak jakby czym on jest właściwie, ale to spokojnie, nie uciekajcie, będzie to góra 10 minut, myślę. I potem przejdziemy już do kwestii właśnie obsługi różnych dystrybucji. Zaczniemy od tego, jakie są różnice, czego się można spodziewać, czego możemy jakby nie zobaczyć w niektórych dystrybucjach. I potem popatrzymy już tak na żywo, jakie kroki trzeba wykonać, żeby podłączyć właśnie Red Hata, żeby podłączyć jakieś klony Red Hata, Ubuntu. Popatrzymy sobie, jakie tam są ewentualnie jakieś dodatkowe kroki wymagane. I potem spędzimy trochę czasu też już jakby aktywnie używając takiego środowiska, gdzie są różne dystrybucje i po prostu wykonamy parę czynności, tak żeby zademonstrować, że to działa. I na koniec będzie też podsumowanie i oczywiście sesja pytań i odpowiedzi. Do pytań aktywnie zachęcam, wolno zadawać je. Jest tutaj taki, oczywiście panowie tutaj mają możliwość po prostu zadania pytania na głos. Natomiast dla wszystkich pozostałych jest narzędzie Questions w GoToWebinar, gdzie też można te pytania wpisywać. Jeśli nie zobaczę od razu, to na pewno pod koniec webinaru wrócę do pytania. I ostatnia rzecz będzie też na koniec rozwiązanie konkursu niespodzianki, ale konkurs będzie za chwilkę. Taki mini konkurs, nie wstrzymujcie oddechu. Ok, jedźmy z tym do przodu. Więc wprowadzenie do systemu, do programowania SUSE Manager. Właśnie troszkę dla tego, żeby mieć kontekst. Po pierwsze, SUSE Manager jest oprogramowaniem takim ogólnie do zarządzania, administrowania systemami Linux. Taka była jego idea. Więc mi jest wygodnie opowiedzieć, czym jest SUSE Manager, wyliczając, jakie wyzwania on jest w stanie pomóc nam rozwiązać. Więc mamy tutaj dwie sekcje na tym slajdzie. Day Zero, taka trochę angielska terminologia. Day Zero i Day Two, czyli Day Zero, gdzie coś wdrażamy dopiero pierwszy raz, instalujemy, i Day Two, gdzie już jakby tylko kręci się to i po prostu musimy dbać o to, żeby światła się paliły. Więc jeśli chodzi o powoływanie, instalowanie, wdrażanie nowych zasobów, mamy kilka takich wyzwań pod tytułem, że nie wiem, jest to, jak robimy to ręcznie, to może być powolne, może być narażone na pomyłki, może nie być powtarzalne wystarczająco. Wreszcie, jeśli potrzebujemy zgodności, taki compliance z jakimiś normami, gdzie nasze organizacje są regulowane w jakiś sposób, no to też jest tutaj przestrzeń na to, żeby coś poszło nie tak. I w tym wszystkim SUSE Manager może nam pomóc jak najbardziej, może zautomatyzować powoływanie nowych zasobów, możemy tworzyć imidże maszyn wirtualnych, używać SUSE Managera, żeby dokonać autoinstalacji.
i również, żeby utrzymywać jednorodną konfigurację. Jeśli chodzi o te utrzymaniowe sprawy, no to przede wszystkim tutaj myślimy, jakby pierwsza rzecz, administrowanie systemami Linux, no to poprawki i aktualizacje. No to oczywiście jest chleb powszedni i oczywiście SUSE Manager to robi bardzo dobrze. Więc co więcej, mamy tutaj kilka takich zaawansowanych rozwiązań, które pozwalają nam precyzyjnie sterować, jakie poprawki do których systemów trafiają, tam gdzie na przykład mamy systemy krytyczne, gdzie nie chcemy, żeby wszystkie najnowsze poprawki trafiały, tylko chcemy na przykład mieć pewien cykl, gdzie poprawki trafiają kolejno na pewne systemy, na jakieś deweloperskie, potem testowe, potem produkcyjne. Więc takie rzeczy też SUSE Manager potrafi nam zrobić. I też w kwestii takiego ogólnie pojętego bezpieczeństwa i audytowania mamy sporo tutaj pomocnych narzędzi. Raporty, możemy zbadać podatności pod kątem jakichś CV-ek. Możemy wymusić na systemach pewien określony stan, żeby uniknąć dryfu konfiguracyjnego i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo, dużo rzeczy, jakby wszystkie, których należy oczekiwać od tego typu narzędzia, czyli myślę, że wszystkie podstawowe funkcjonalności, które widzimy w innych rozwiązaniach typu Ansible czy tam Chef Puppet, plus uważam jeszcze kilka, których nie ma być może w innych rozwiązaniach. Przede wszystkim, czego nie ma w innych rozwiązaniach, to elastyczności, taki jak SUSE Manager. SUSE Managerem można zarządzać w tej chwili ogromną liczbą dystrybucji Linuxowych. Do tego można zarządzać nimi obojętnie, gdzie są zlokalizowane. Czyli jeśli mamy kilka różnych data center, nie ma problemu. Jeśli mamy nawet kilkadziesiąt różnych lokalizacji, nie wiem, to mamy sieć sklepów i po prostu mamy mnóstwo supermarketów, na przykład, które każdy tam ma swoją osobną jakąś mini sieć, absolutnie bez problemu. Chmura, wiele chmur, bez problemu. Rzeczy, które są gdzieś za firewallami, nie ma problemu. Więc w tym sensie bardzo uniwersalne wszystkie architektury sprzętowe, jakie mamy, generalnie bardzo, bardzo uniwersalne. Jak jest zbudowany, to jest właśnie trochę o tym slajd SUSE Manager. To jest architektura typu serwer klient. Tym klientem jest coś, co nazywamy agentem czy Salt Minionem, bo to SUSE Manager używa technologii Salt. Więc tutaj mamy możliwość trybu agentowego, znaczy on jest domyślny, ale też jest możliwość użycia trybu bezagentowego. Jeśli mamy jakieś powody, dla których nie chcemy go używać, to wystarczy nam SSH, żeby w pełni też zarządzać systemem podłączonym. Tu widzimy, jedna z maszyn jest podpisana proxy, to dlatego, że też SUSE Manager obsługuje taką funkcjonalność. Możemy jakby z pewne repozytoria niejako zmirrorować, żeby były bliżej klientów, żeby nie marnować przesyłu danych czy jakby naszej przepustowości. Więc jeśli mamy właśnie część zasobów w chmurze na przykład, no to jest ma sens, żeby to proxy na przykład postawić w tej chmurze, czy właśnie w przypadku różnych data center. Środowiska AirGap są w pełni obsługiwane. Jest to też standardowy niemalże tryb pracy, bez problemu można po prostu. No jest kilka metod, ale można na przykład użyć dwóch instancji SUSE Managera. Na jedną pobieramy wszystkie aktualizacje, zgrywamy na pendrive'a, przenosimy na
Na drugą instancję Sales Managera, która jest już tą odizolowaną i ona już dystrybuuje do całego naszego środowiska tego za bramą niejako. Można do Sales Managera podpinać własne repozytoria, jeśli mamy takie, dystrybuować własne oprogramowanie przy jego pomocy. Te wszystkie rzeczy jak najbardziej możemy robić. Jasne, proszę, pytanie. To ta też jest zaznaczone, że przez proxy musi przechodzić, czy to jest po prostu taki rysunek akurat w tym momencie, czy na przykład te, co bezpośrednio się łączą, klienci też można połączyć po tym SALT SSH, czyli bezagentowo, czy musi być jakiś proxy? Powtórzę pytanie dla Państwa przed ekranami, czy ten w trybie bezagentowym, czy musi to iść przez proxy, tak jak to jest na rysunku? Nie, nie musi być, to proxy jest absolutnie opcjonalne. Jakby wręcz bym powiedział w typowym przypadku, gdzie większość naszych prawdopodobnie klientów używa po prostu serwera Sales Managera i do niego bezpośrednio podłączeni wszyscy klienci. Proxy jest jakby dla, nazwijmy to, określonych use case'ów, gdzie ono ma sens. I to nie ma znaczenia, czy system jest agentowy, czy bezagentowy, wszystkie można podpinać do proxy albo bez proxy. To jakby odpowiadanie. Ale dzięki, dobre pytanie, bo rzeczywiście obrazek jest trochę mylący. Okej, ja myślę, że to wystarczy, jeśli w kwestii takiego wprowadzenia. Więcej jeszcze troszeczkę powiem o Sales Managerze już na po prostu na pokazie na żywo. Myślę, że to będzie też i ciekawsze i będzie też bardziej takie, lepiej będzie trafiało, myślę. Więc na razie zostawimy wprowadzenie, tak jak obiecałem, krótkie. I przejdziemy do kwestii wspomnianego mini konkursu. Mamy tutaj takie pluszowe kamalonki zafoliowane, nówka sztuka. Mamy ich 3 sztuki. 2 sztuki trafią do Państwa przed ekranami. Jedna sztuka jest tutaj dla Panów przeznaczona, którzy tutaj siedzą i czekają razem ze mną na pizzę. Więc konkurs polega na tym, żeby wymienić serwerowe dystrybucje Linuxa. Chodzi tylko o te, które są w aktywnym wsparciu, czyli my nie mówimy o jakichś starożytnych. Serwerowe dystrybucje, które nie są obsługiwane aktualnie przez Sales Manager. I na koniec webinaru będzie rozstrzygnięcie konkursu. Jeśli wśród Was będzie więcej jakby poprawnych odpowiedzi, to pewnie wylosujemy, nie wiem, podrzucę go i kto złapie, czy coś. Co podzielić na pół, no jest też to pomysł. Można wpisywać odpowiedzi na czacie, ale może dla Was tutaj może zostawmy to na koniec, jak będziemy pytania i odpowiedzi robili. Dobrze. Dokładnie, jest czas wygooglować. Okej, więc podłączanie nowych dystrybucji w systemie Sales Manager. Generalnie, jak się wejdzie na stronę dokumentacji Sales Managera i się spojrzy na różnice w obsługiwanych funkcjonalnościach, to można odnieść wrażenie, że te różnice są jakieś bardzo duże. Ja może sobie może pokażę. Czyli właśnie jesteśmy. Szukamy tych różnic dokumentacji. Mamy tutaj taką sekcję wspieranie klienci i poszczególne tam feature'y. I mamy tutaj listę wspieranych funkcjonalności, jeśli chodzi o slesy, no to naturalnie wszystkie, czy tam prawie wszystkie, w zależności od wersji. No ale wchodząc w jakiś inny, widzimy, że tutaj jest dużo różnych, jest długa tabelka, jest trochę x-ów, jest trochę, jakby wygląda, że kurczę, tak właściwie mało co w sumie jest wspierane dla tych innych x-ów.
To jest bardzo mylące, dlatego że wszystkie podstawowe funkcje są obsługiwane we wszystkich systemach. Czyli jeśli chcemy patchować, aktualizować, instalować jakieś oprogramowanie, usuwać oprogramowanie, zarządzać konfiguracją, w sensie nie wiem, plikami konfiguracyjnymi czy konkretnymi ustawieniami, wysyłać zdalne komendy na, jakoś masowo, to wszystko jest obsługiwane we wszystkich dystrybucjach, które my tutaj jakby obsługujemy. Natomiast to, czego rzeczywiście można się spodziewać, że, czy jakby gdzie można się przyjrzeć, żeby sprawdzić, to są już takie trochę, ja bym powiedział, niszowe funkcje. Może z wyjątkiem jednej, do której zaraz dotrę. Więc jeśli używamy na przykład obsługi menedżera do zarządzania wirtualizacją, to rzeczywiście warto się przyjrzeć, bo nie wszystkie dystrybucje są poprawnie obsługiwane. Obsługi menedżer, taka właśnie notabene, ma możliwość zarządzania też takiego prostego wirtualizacją, ale tylko opartą o KVM, więc jak się łatwo domyślić, no nie jest to taka bardzo popularna funkcja, zwłaszcza w Polsce, gdzie dominuje z dużym zapasem VMware. Weryfikacja paczek. Dla niektórych zastosowań jest to bardzo istotne, dla wielu nie jest, więc jakby znowu można sprawdzić. To, co pewnie jest istotne dla wielu i rzeczywiście jest takim trochę mankamentem w przypadku niektórych dystrybucji, że nie jest obsługiwane podniesienie do kolejnej wersji. Czyli mamy, nie wiem, mamy Red Hata 8.6, chcemy go podnieść do 8.7 czy do 9, to trzeba zrobić ręcznie, niestety. Jakby już jest podniesiony, to dalej go można aktualizować przy pomocy System Managera, ale samo ten duży przeskok niestety jest nieobsługiwany przez System Manager. Jest obsługiwany w SLES-ach, ale dla większości pozostałych tu niestety no, trzeba tam raz na ten rok, czy zależnie od naszego cyklu aktualizacyjnego, trzeba to manualne działanie wykonać. Okej, więc budowanie obrazu VM właśnie też dla nie wszystkich. No, też wydaje mi się, że to w Polsce rzadko używana funkcja. Szkoda, bo to jest też wygodne. Mamy w jednym możliwość w jednym interfejsie sobie zarządzać naszymi imidżami i też jakby właśnie kwestią autoinstalacji i tak dalej. Mówię, raczej niszowe na naszym rynku, więc niewielka strata, nawet jeśli nie jest obsługiwane dla którejś tam dystrybucji. Więc przechodząc dalej już do kwestii podłączania. No załóżmy, że jesteśmy usatysfakcjonowani, już patrzę. Jesteśmy usatysfakcjonowani zakresem funkcjonalności i chcemy podłączyć. Jak się to odbywa? Właśnie dostałem informację, że są pytania na czacie. Czy ta funkcjonalność nie nakłada się na przykład trochę na GLPI plus Fusion Inventory? A rozumiem, że to pewnie było pytanie sprzed kilku minut. Nie do końca. Znaczy, to są jakby. Trochę może tak, ale no, System Manager myślę, że ma inną wizję trochę. System Manager jest pomyślany do tego, żeby być takim kokpitem do zarządzania całą naszą infrastrukturą Linuxową ze wszystkimi przyległościami możliwymi. Więc ja bym powiedział, że to nie jest do końca to, ten sam case. I co tu jeszcze? Już widzę odpowiedzi na konkurs. No dobrze, odpowiedzi na konkurs sobie zostawimy na później. Wróćmy do kwestii podłączania klienta. Więc dla większości dystrybucji procedura jest relatywnie prosta. Właściwie to jakby te punkty dotyczą wszystkich dystrybucji, po prostu do niektórych są dodatkowe pewne kroki konieczne.
Więc tak, potrzebujemy znaleźć naszą dystrybucję na liście, po prostu wybrać dodaj. To spowoduje, że SUSE Manager automatycznie pobierze odpowiednie repozytorium, automatycznie utworzy odpowiedni software channel. Software channel to jest takie repozytorium z metadanymi, które je opisuje, taki troszkę mądrzejszy sposób obsługi repozytoriów. I SUSE Manager również wygeneruje odpowiednie zasoby, które są potrzebne do tego, żeby podpinać klientów z danej dystrybucji, czyli takie, my to nazywamy bootstrap repository. Co w przypadku, gdy mamy płatne repozytorium, czyli subskrypcje płatne? Pytanie jest, co w przypadku, kiedy mamy płatną subskrypcję, czy płatne repozytorium? To właśnie do tego dotrzemy za chwilkę. Dzięki. To jest oczywiście dobre pytanie. Za chwilę będziemy mówić na przykładzie Red Hata. Więc, ale no w typowym przypadku, znaczy w typowym, kiedy mówimy albo o systemie z ekosystemu SUSE, albo o systemie, który jest ogólnie darmowy, tak nazwijmy w cudzysłowie, mamy te repozytoria raczej już w SUSE Managerze, więc wystarczy właśnie tam checkboxik i SUSE Manager sam sobie już tam to utworzy te wszystkie rzeczy. Kolejny krok, tworzymy odpowiedni activation key. I tutaj no, muszę wyjaśnić trochę ideę activation key w SUSE Managerze dla tych z Państwa, którzy się nie pracowali z nim. Jakby no, zasadniczo można było zamiast tego kroku po prostu wskazywać za każdym razem, z jakiego repozytorium dany system ma korzystać. Czyli po prostu mówimy, te systemy teraz podpinamy, one są z dystrybucji nie wiem, Ubuntu 20.04 i lecimy. Ale zamiast tego możemy pójść krok dalej i zrobić sobie taki przepis na pewien rodzaj maszyn. Czyli mówimy tak, Ubuntu 20.04, do tego wrzucimy go od razu do tych grup, tam grupy A, grupy B, grupy C, do tego od razu doinstalujemy pewne tam dwie czy trzy paczki, które standardowo te serwery realizują o tych funkcjach na przykład. I wtedy my możemy takich kluczy aktywacyjnych zrobić sobie dowolnie dużo, bo jakby no, są darmowe, w sensie to jest tylko kawałek jakichś metadanych wewnętrznie. I wtedy możemy przy pomocy tych kluczy aktywacyjnych od razu masowo wrzucać maszyny z pewnymi już rolami, z pewnymi już metadanymi, czy z pewnymi funkcjonalnościami. Czyli właśnie, nie wiem, jeśli mamy serwery webowe czy coś, to od razu nie wiem, możemy im Apache wgrywać na dzień dobry. Czy tam obojętnie, co jest nam tam potrzebne. Więc ten activation key to jest jakby on robi to, że przypisuje oczywiście repozytorium z konkretnej dystrybucji, ale oprócz tego może też przypisać ileś tam dodatkowych rzeczy, które ułatwiają nam życie. Więc jakby w najprostszym przypadku activation key tylko będzie służył do tego, żeby wskazać, z jakiego repozytorium ma korzystać dany klient, ale może też służyć do większej liczby rzeczy i zachęcam do tego, żeby korzystać. Opcjonalny krok, jeśli mamy życzenie skonfigurować klucze GPG, to też to można zrobić. Ale generalnie już na tym etapie powinniśmy być w stanie dodać klienta, albo wchodząc przez środowisko, przez GUI, przez przeglądarkę. W ten sposób są obsługiwane tylko pojedyncze maszyny, bądź przy użyciu automatycznie wygenerowanego skryptu, którego naturalnie możemy użyć również masowo. I to co teraz opowiedziałem, to teraz postaram się pokazać. I momencik,
Spójrzmy, czy się to nam udało. No chyba się udało. Dobrze, to się teraz będę trochę patrzył w górę, bo nie mam tutaj drugiego. Chociaż w sumie mógłbym się tu jeszcze gorzej. Okej. To jest ekran SUSE Managera. Takim overview nas widać SUSE Manager. Można go sobie dostosować, żeby pokazywał nam jakieś rzeczy, które nas interesują, albo żeby ich nie pokazywał, na przykład jakie, nie wiem, jakie systemy najbardziej wymagają poprawek. To, co pewnie najbardziej będzie nas zwykle interesowało, to lista systemów podłączonych, gdzie tutaj pokazuje nam status. Większość z tych maszyn jest wyłączonych aktualnie, dlatego są znaki zapytania. To niestety jest na laptopie wszystko, więc są pewne ograniczenia. Więc tutaj w tej chwili już jest tych systemów spora różnorodność. Mamy SLESy, mamy Ubuntu, mamy Rocky Linuxa, mamy Red Hata. Ale powiedzmy, że chcemy, mamy życzenie i jeszcze jakiś inny system, jakąś inną dystrybucję. Do tego użyjemy sekcji Setup Wizard i tutaj zakładki Products. Tą sekcję Setup Wizard każdy musiał przynajmniej raz zobaczyć, każdy kto ma SUSE Managera, dlatego że jakby pierwsze kroki po instalacji obejmują tutaj przejście tego Setup Wizarda, w szczególności dodanie kredensjali. Teraz wchodząc w zakładkę Products, SUSE Manager nam pokaże wszystkie rzeczy, które potencjalnie można do niego podłączyć. Łącznie z takimi dość starymi albo już niewspieranymi, tak jak tutaj nasz ten CAS Platform, ale na szczęście jest tutaj filtr, więc możemy tutaj poszukać po filtrze. I widzimy, że tutaj na przykład Ubuntu 18.04 jest podłączone. Można nakazać mu odświeżyć, żeby ponownie zsynchronizował. Ale też można na przykład wybrać Ubuntu 20.04 i dodać Add Product. I to spowoduje, że SUSE Manager teraz połączy się, czy raczej doda do kalendarza, nazwijmy to tak. SUSE Manager pracuje asynchronicznie, więc komendy niekoniecznie są natychmiast realizowane, są realizowane wtedy, kiedy SUSE Manager ma na to czas. Więc jak jest bardzo zajęty, to może to być z jakimś tam opóźnieniem realizowane. W tej chwili widać, że on się tym zajął od razu. I w tej chwili, co on robi? On pobiera w tej chwili do lokalnej sfery bazy danych, pobiera wszystkie łatki, aktualizacje i tak dalej, wszystko co jest w tym repozytorium, tutaj możemy je rozwinąć, żeby się dowiedzieć, jakie tutaj jakby są zawarte rzeczy w tym. Dodatkowo widzimy tutaj SUSE Manager Tools. Wszystkie kanały tutaj, wszystkie produkty mają taki kanał Tools. On jest wymagany do podłączania klientów, dlatego że te Tools oznacza, że to są narzędzia, czy są po prostu zasoby wymagane do tego, żeby zbudować to Bootstrap repozytorium, o którym mówiłem wcześniej. Czyli to jest takie mini repozytorium, które zawiera Solta, zawiera Pythona, parę po prostu rzeczy, które są minimalnie agenta na tym kliencie. Tak, pytanie? Ja rozumiem, że odpowiedź na pytanie zadane na początku jest właśnie tutaj, czyli ta lista produktów jest listą produktów, które SUMA wspiera, a w tej chwili to, co się dzieje, to jest przygotowywanie produktu do tego, żeby można go było dystrybuować, tak? W sieci. Powtórzę pytanie. Czy tu widzimy listę produktów, które są obsługiwane przez SUSE Managera, natomiast dodanie tego produktu sprawia, że faktycznie można dystrybuować te paczki. I tak dokładnie to jest to, co widzimy. Czyli ta lista cała to jest to, co potencjalnie jest obsługiwane, natomiast to, co dodamy tutaj, właśnie tak jak to przed chwilą zrobiłem,
sprawia, że możemy zacząć dystrybuować te zasoby na swoich klientów. Ok, i teraz Solution Manager, no to potrwa chwilę, nie będziemy czekać, aż się zakończy, ale jakby użyję tego czasu, żeby wyjaśnić też jeszcze, co się dzieje. Solution Manager pobiera, tworzy sobie lokalną kopię tych zasobów, które są w tych repozytoriach i następnie ta lokalna baza danych będzie używana do tego, żeby serwować to już jakby tutaj do podłączonych klientów. Jeśli użyjemy proxy, no to ta sama baza danych, czy te same zasoby będą zmirrorowane na to proxy, wiadomo. Okej, więc no to jest pierwszy krok. Jakby dodaję produkt i teraz manager sobie go synchronizuje, to repozytorium ściąga sobie zasoby. Oprócz tego Solution Manager powinien automatycznie dodać nam kanał, czyli no powiedzmy, że w ogólnym rozumieniu kanały używa się jak repozytoria w Solution Managerze. Nie używamy repozytoriów bezpośrednio, używamy kanałów, dlatego że z kanałami można robić różne rzeczy, na przykład klonować czy edytować, natomiast repozytorium jest jakie jest i tyle, więc dużo łatwiej jest pracować na takim jakby na metadanych, które tylko wskazują na faktyczne zasoby, które gdzieś tam leżą w bazie danych. Więc mamy tutaj część kanałów, które jest dostarczane bezpośrednio przez SUSE, na przykład właśnie znaczy one tu są wylistowane jako dostarczane. To nie jest tak, że SUSE faktycznie dostarcza te patche, ale SUSE w jakiś tam sposób dostarczył mechanizm, żeby się podłączyć do tych repozytoriów. Natomiast można sobie utworzyć też własne takie customowe zupełnie kanały, które z jakiegoś powodu nam są potrzebne i do tego też dojdziemy za chwilę, dlaczego możemy chcieć takie kanały utworzyć. Jeśli chcemy, od razu tutaj właśnie mogę zademonstrować, jeśli chcemy dodać własne jakieś repozytoria, to jest na to sekcja, tutaj tworzymy repozytorium, jest prosty formularz, wskazujemy, dajemy jakąś nazwę, wskazujemy, gdzie Solution Manager ma szukać, jaki to jest typ tego repozytorium. Jakieś tam certyfikaty i tyle, i po prostu Solution Manager sobie to zaciąga. Ja tutaj nie będę tego robił, bo to trochę nie było celem dzisiejszego spotkania, ale można jeśli ma się takie życzenie. I potem te repozytoria można podłączyć pod jakiś kanał, który trzeba wtedy też ręcznie sobie stworzyć raczej. I z poziomu tego kanału, żeby ten kanał podpiąć pod naszych klientów. No dobrze, ale troszkę się rozgadałem, więc głównie chodziło o to, że tak, dodaliśmy produkt. Solution Manager tworzy nam tutaj gdzieś na tej liście, nie wiem, czy on już utworzył kanał, więc na przykład mamy tutaj ten Ubuntu 20.04. Na razie jeszcze widzimy, że zero paczek, więc po prostu to znaczy, że Solution Manager jeszcze to ściąga i pracuje nad tym. Ale przypuśćmy, że no nie, weźmy na przykład Ubuntu 18.04, no tutaj mamy paczki, więc jego można już używać, ale żeby zacząć korzystać, żeby podpiąć systemy, potrzebujemy wspomnianego wcześniej Activation Key. Właśnie, no jeszcze raz podkreślę, Activation Key to nie jest tutaj rozumiane jako to co nie wiem, wpisujemy gdzieś tam, żeby aktywować jakieś oprogramowanie, które jest zabezpieczone. Activation Key tutaj jest takim przepisem na nasz serwer, takim sposobem na to, żeby opisać i zautomatyzować to co chcemy zrobić z danymi maszynami. Więc można sobie taki klucz utworzyć. On jakby samo utworzenie jest bardzo proste.
nazwijmy go po prostu skill, tak żeby wiedział, żeby go usunąć potem. Jedyne co robimy w takim początkowym etapie, to tylko wybieramy z jakiego kanału, czyli z jakich, jaka dystrybucja tam się ma w tle kryć jakby za tym kluczem aktualizacyjnym. Więc możemy sobie wybrać sam, możemy kazać automatycznie uwzględnić dodatkowe repozytoria tam zrekomendowane. Możemy też dodać, tak jak tutaj mamy live patching na przykład. I tworzymy taki klucz i po utworzeniu możemy dodać do niego właśnie więcej informacji. Czyli na przykład, że chcemy, nie pamiętam jak się dokładnie nazywa paczka, no ale powiedzmy, że doinstalujemy Apache. Możemy podłączyć automatycznie do któregoś z kanałów konfiguracyjnych, które mamy utworzone. Możemy automatycznie kazać te systemy wrzucać do pewnej grupy. Powiedzmy, to był klucz ze SLESem 15, no to wrzucimy go do, no nie wiem, do tych dwóch grup, powiedzmy. I teraz wszystkie systemy, które będą podłączone, podpięte do System Managera, używając tego klucza aktywacyjnego, od razu automatycznie dostaną przypisane repozytorium SLES 15 SP3, dostaną od razu z rozdzielnika te paczki, te konfiguracje i zostaną przypięte do tej grupy od razu. Czyli używamy skryptu, wrzucamy 50 klientów na raz i wszyscy od razu są przypisani do tych rzeczy. Więc uważam, że absolutnie warto z tego korzystać. I w takim najprostszym przypadku to jest wszystko, co potrzebujemy zrobić. Potem wchodzimy albo właśnie przez stronę, tutaj przez nasz formularz. On niestety obsługuje tylko pojedyncze maszyny. Podajemy, wskazujemy na hosta, czy to nazwę, czy ewentualnie IP. Jakiego konta ma System Manager użyć, to musi być konto z uprawnieniami roota, więc musimy jakby dać mu tę nazwę konta, hasło, wybrać, którego klucza aktywacyjnego ma użyć. Nie nazywajcie kluczy aktywacyjnych w ten sposób, tak jak ja to zrobiłem, to jest głupi przykład, w sumie powinienem pomyśleć. Nazywajcie je tak, żebyście wiedzieli, co one robią. Czyli co najmniej, żeby było wiadomo, którą dystrybucję będą przypisywały. Bo to tak słabo jest użyć jakby repozytorium z nie tej dystrybucji. Nie działa. Jest też taka nowa funkcjonalność Reactivation Key. Myślę, że nie ma co wchodzić tutaj w tym przypadku. To jest mały, taki raczej marginalny przypadek, ale teoretycznie to wszystko, co potrzebujemy, ewentualnie możemy wskazać System Managerowi, żeby nie instalował agenta, tylko właśnie przez jakby czyste SSH zarządzał tym systemem. To znaczy, że root wtedy musi być zawsze odblokowany zdalnie do łączenia się? Nie, wydaje mi się, że w sensie, dobra, powtórzę pytanie, czy to znaczy, że root musi być zawsze odblokowany do zdalnych połączeń, tak? Wydaje mi się, że nie, bo to jakby musi istnieć konto, które ma uprawnienia roota, nie zawsze istnieje, do tego też dojdziemy, ale to połączenie nie... Znaczy, no oczywiście maszyna musi przyjmować co najmniej połączenia przechodzące po tym SSH, więc to też musi być. Natomiast nie musi być włączone zdalne zarządzanie, jeśli o to pytam. Znaczy chodzi mi o to, czy no jak jest włączone ten bezagentowy, czy to musi być jakieś konto stworzone specjalnie na systemie, które będzie
obsługiwało ten system. Chodzi zapewne o klauzulę taką, jak jest w SSH-u, że RUS się nie może bezpośrednio załadować. Znaczy, zazwyczaj RUS jest zdalnie nielogowany. Okej, okay, pytanie jest właśnie, bo często kontem RUTa nie można się zdalnie zalogować. Więc tutaj nie wydaje mi się, żeby to był problem. Dlaczego? Dlatego, że SUSE Manager funkcjonuje w taki trochę może nie do końca oczywisty sposób. Zaraz przywołam trochę jeszcze dokumentację, dobra? I w wymaganiach sieciowych mamy, zwłaszcza w portach, to będzie dobre. Jak SUSE Manager faktycznie się łączy z klientami? Czyli tak naprawdę po tym pierwszym procesie, kiedy używamy albo skryptu, albo jakieś inne metody, żeby tam zainstalować agenta, nie jest utrzymywane połączenie z serwera SUSE Managera do tej maszyny. To ta maszyna dzwoni do SUSE Managera i ewentualnie odpytuje i ewentualnie coś pobiera, ale generalnie to jakby to klient utrzymuje to połączenie. Natomiast wtedy jaki ma tego agenta na serwerze, na kliencie? No bo jak jest klient, to ja rozumiem, że tak, ale jak nie ma klienta, bo poprzedni slajd pokazywał, że dodajemy nową maszynę do SUSE Managera. A dobrze, bo okej, pytanie uściślili panowie właśnie, że chodzi o ten case, kiedy jest tryb bezagentowy i tylko po SSH się podłączamy. I co wtedy? Wtedy odpowiedź brzmi nie wiem, musiałbym to sprawdzić. Szczerze, akurat nie wygłębiałem się w to aż tak, ale chętnie to sprawdzę, bo to w sumie to jest dobre pytanie, jak to dokładnie się odbywa rzeczywiście bez tego agenta i właśnie i którego konta wtedy używamy do tego połączenia. To po prostu jakby nie, w większości przypadków to połączenie agentowe jest lepsze z kilku powodów, też mogę wyjaśnić. Przede wszystkim zużywam mniej zasobów, jest dużo bardziej skalowalny. Więc przyznam, że aż tak się nie interesowałem dokładnie szczegółami tego SSH, ale jeśli chcecie, sprawdzę to i zrobię sobie notatkę i odpowiem. No, ma jakieś ograniczenia ten bezagentowy system, który się tym czasem nie wiedziałem, zawsze był agentowy, więc zawsze się agenta instalowało, zawsze to musiało być na kliencie, a tu bezagentowy. No, ma jakieś ograniczenia. Tak, znaczy tryb SSH ma pewne ograniczenia, nie wszystkie rzeczy, większe rzeczy, znacząco większe rzeczy daje się zrealizować, nie wszystkie, ale z tego co rozumiem, to głównym powodem, dla którego lepiej używać agenta, to jest, że po prostu jest dużo bardziej skalowany, bo z tego co pamiętam, to maksymalna liczba takich klientów bezagentowych przez SSH to jest około 100, zanim się zaczyna to robić już za gęste i za wolne. Natomiast agentowo SUSE Manager jakby bez żadnego w ogóle specjalnego tuningu ani specjalnego traktowania do 1000 klientów SUSE Manager obsługuje. Natomiast z pewnymi tam już specjalnymi zabiegami mamy instalacje, które mają 25 tysięcy klientów i chyba nawet więcej już w tej chwili. Więc no to jest duża różnica, jeśli chodzi o po prostu o zasoby też. Dobrze, to wróćmy do naszego tutaj Linuxa. Okej, to jeszcze drugi sposób, bo wspominałem, że jest skrypt, którego można użyć, żeby podłączać klientów. Ten skrypt można też tutaj wygenerować, czy jakby wygenerować ponownie. On powinien być automatycznie generowany.
Jeśli dobrze pamiętam, to on był właśnie tutaj. Można tutaj skonfigurować ustawienia, które będą zaszyte w tym skrypcie. Natomiast sam skrypt znajdziemy w takim oto właśnie katalogu. Będzie z takiego miejsca można go jakby z zewnątrz pobierać z Suse Managera. Natomiast jeśli chcemy go sobie przeczytać czy przeanalizować tak, zaraz, to jest chyba trochę za małe, żeby to komfortowo czytać, prawda? Może jeszcze trochę więcej. Mogę ci powiększę. Okej, no może teraz będzie widać. Więc co my tu mamy? Właśnie, generalnie Suse Manager wygeneruje nam taki jeden skrypt, który się nazywa bootstrap.sh i ten skrypt można sobie kopiować i modyfikować i możemy się przyjrzeć, co on zawiera. Generalnie, no dobra, tu przejdźmy na początek. Mamy tutaj w tym skrypcie kilka informacji, na przykład, że był wygenerowany automatycznie, że wolno go edytować manualnie i są proponowane dwa sposoby uruchamiania tego skryptu, czy takie sugerowane, z tym, że pierwszy jest preferowany. Pierwszy sposób to jest, żeby centralnie z poziomu Suse Managera wysyłać go na inne serwery poprzez jakby wrzucając do basza klienckiego ten skrypt albo używając WGeta z poziomu maszyny czy maszyn tych klienckich. Jakby albo z jednej, albo z drugiej strony, albo wysyłamy z serwera tam i tam uruchamiamy, albo stamtąd zaciągamy z serwera Suse Manager. Więc sam proces rejestracji jest przeprowadzany przez SSL, tak jak tutaj skrypt opisuje. Tutaj jest notatka, że niewielkie edytowanie może być wymagane. Dobra, to przeskoczmy, ja powiem, co jest rzeczywiście wymagane. Jest rzeczywiście wymagany activation key. Musimy podać, no bo to jest jakby to jest sposób, w który Suse Manager wie właśnie, jakie kanały ma przepisać do danego klienta. No plus te dodatkowe wszystkie rzeczy, które tam wymieniałem wcześniej, czyli grupy i tak dalej. No ale głównie chodzi o kanały software'owe w repozytorium. To, co widzieliśmy w formularzu webowym, czyli klucz GPG, jeśli mamy życzenie go używać, to tutaj też go podajemy. Hostname powinien być wypełniony, już ten certyfikat też powinien być wypełniony. Tutaj mamy jeszcze kilka ustawień, ewentualnie czy na przykład, czy chcemy, żeby dopuścić wykonywanie zdalnych komend. Generalnie tak naprawdę to, co potrzebujemy zazwyczaj zmodyfikować, to jest klucz aktywacyjny. To jest tak naprawdę ta najważniejsza rzecz. Jest tutaj trochę więcej rzeczy do zabawy. Suse Manager domyślnie po instalacji wyłącza lokalne repozytoria, czyli to, czego wcześniej używał dany system, żeby się aktualizować, zostaje wyłączone. Jeśli chcemy, możemy to zachowanie zmienić, raczej nie jest to zalecane. I tutaj jakby widzimy notatkę,
dalej są smoki, nie edytować. To nie znaczy, że zawsze należy przestrzegać tego ostrzeżenia, ale raczej należy ostrożnie stąpać, o tak powiem. I możemy potem, jakbyście zgłosili do nas case potem supportowy i powiecie, że tutaj namieszaliście za tym kawałkiem, to możemy nie być zadowoleni, ale i tak nam pomoże. Nie przyznamy. Można się też nie przyznawać. Tak. Pytanie jeszcze takie, czy ten bootstrap z krypto konkretnie, bo on się generuje w jakiś tam sposób, znaczy generuje się z managera, czy on nie będzie miał wpisanego konkretnego activation keys? Pytanie jest, czy ten skrypt, który jest generowany, nie będzie miał wpisanego konkretnego activation key. Niekoniecznie, znaczy wydaje się, że można też wygenerować skrypt z konkretnym kluczem. Na pewno no nie jest to jakoś wielki trud, żeby to zmienić i raczej nie zalecałbym, żeby sobie stworzyć takie skrypty i je, ważne też nazywać odpowiednio znowu, żeby wiedzieć dokładnie, co dany skrypt robi. Ja tutaj mam trochę śmietnik, przyznam szczerze, też nie zalecam, żeby tak to robić, jak tutaj mamy, ale no nie wiem, mam tutaj skrypt, do którym właśnie niedawno zaciągałem klienta Red Hatowego, no i tak naprawdę w sumie jedyne, co tu zmieniłem, to po prostu dodałem ten klucz aktywacyjny. Notka, klucze aktywacyjne, właśnie, może to warte jest wspomnienia, bo to nie jest takie aż bardzo oczywiste. Jak tu generowaliśmy te klucze aktywacyjne, one tutaj, no my go sobie nazwaliśmy, jak sobie nazwałem na przykład RH8 default, ale widzimy, że jego pełna nazwa to jest jedynka myślnik RH8 default. I nawet tutaj w tej liście tych kluczy też faktyczny jakby klucz to jest jeden myślnik RH8 default. Dlaczego? Dlatego, że System Manager obsługuje wiele organizacji, znaczy w sensie obsługuje taką funkcjonalność, taki tryb wielu organizacji. Więc możemy sobie rozdzielić nasze środowisko na wiele organizacji, które są w miarę mniej lub bardziej autonomiczne, to trochę też od nas zależy, ile rzeczy chcemy między nimi współdzielić. I jeśli sobie stworzymy drugą organizację wewnątrz tego samego, w obrębie tego samego serwera System Manager, to wszystkie klucze aktywacyjne, które ta druga organizacja sobie stworzy, będą się zaczynały od dwójeczka myślnik i nazwa klucza. Jeśli mamy 9 organizacji, to będzie 9 myślnik i nazwa klucza. W sensie no, zależnie od tego, która organizacja je robi. Więc to jest po prostu no, takim wymaganie wynikające po prostu z obsługi tych wielu organizacji. Pytanie? Okej. No więc to mówię o tym, dlatego że sam jak zaczynałem używać System Managera, to często zapominałem o tym i się potem dziwiłem, że coś nie działa. Więc po prostu warto pamiętać. Okej, chyba tutaj nie ma co wiele bardzo omawiać. Generalnie z własnego doświadczenia raczej polecam bootstrapowanie skryptem. W sensie nawet jak jest jeden klient, zdarzały mi się błędy przez interfejs webowy rzadko, ale czasami się zdarzały, natomiast skrypt wydaje mi się bardziej taki odporny i jakiś taki niezawodny. Może to po prostu moje szczęście takie było akurat, ale zresztą generalnie skrypt jest lepszy, bo nie będziemy raczej pojedynczo wszystkich maszyn wyklikiwać, więc tak czy inaczej pewnie będziemy chcieli go używać. Okej, to chyba przeszliśmy wszystkie wymagane kroki.
Nie mam maszyny do podłączenia akurat takiej świeżej, więc nie pokażę, ale to wiecie, jakbyśmy oglądali jak farba wysycha, więc no, wszystkie ważne kroki już omówiliśmy. Więc dobra, tak żeby podsumować, bo to znowu ja tak dużo dygresji robiłem, ale tak naprawdę tak, dodajemy produkt z listy, automatycznie się generują repozytoria, kanały, bootstrap repozytory, więc tworzymy activation key i odpalamy albo bootstrap, znaczy dobra, edytujemy sobie bootstrap script albo przez GUI i to i tyle. My mamy klienta podpiętego w Season Manager. Więc co, kiedy przypadek nie jest typowy? Sprawdzę, jaki mamy czas. Na przykład Red Hat nie jest typowym przypadkiem, bo właśnie to, wracając do Twojego pytania, no bo nie jest to publicznie dostępne repozytorium i w szczególności no, nie jest darmowe. Może publicznie w pewnym sensie jest, ale... Więc no tak, to zrobiłem taką notatkę, żeby nie zapomnieć o tym, żeby to powiedzieć, że SUSE Manager jako taki sam nie zapewnia żadnych patchy ani żadnych aktualizacji sam z siebie. Musimy mieć jakieś jakby prawo do tego, żeby te poprawki pobierać. Jeśli chodzi o czysto open source'owe dystrybucje, takie jak właśnie Ubuntu chociażby, Ubuntu, Rocky, Linux i tak dalej. One są otwarte, więc naturalnie można po prostu sobie brać ile się chce. Więc nie ma problemu i dlatego też one są jakby włączone w ten interfejs SUSE Managera bezpośrednio. Natomiast w przypadku takich już bardziej komercyjnych dystrybucji, no musimy mieć właśnie takie no, plenipotencje, żeby te poprawki pobierać. Red Hata można, my możemy dostarczać poprawki do Red Hata, oferujemy taką usługę, to się nazywa Expanded Support u nas. Właściwie nie, teraz wróć, nazywa się to Liberty Linux, zmieniliśmy nazwę. Liberty Linux, co jakby w praktyce Red Hat działa dalej, wygląda jak Red Hat i wszystko robi jak Red Hat, tylko poprawki przychodzą z innego miejsca i komu innemu się płaci za nie. To tak w skrócie wielkim. I jakby no w tym wypadku to też zadziała ten standardowy scenariusz, który widzieliśmy, natomiast no jeśli mamy Red Hata od Red Hata, no to musimy właśnie no mieć jakąś możliwość podłączenia się do tych zasobów Red Hata. SUSE Manager takiej możliwości z pudełka nie ma, no bo wiadomo, że no nie będziemy dodawać każdemu subskrypcji Red Hata z SUSE Managerem. Więc SUSE Manager musi skorzystać z tych jakby kredensiali, które ma już jakiś istniejący podłączony do sieci dystrybucyjnej Red Hata system. I Red Hat, z tego co rozumiem, nie jestem ekspertem, więc nie bijcie, jeśli będę głupoty opowiadał. Z tego co rozumiem, ma dwa takie ogólne systemy dystrybucji patchy i poprawek, Content Delivery Network i Red Hat, zapomniałem jak się to rozumie, Red Hat UI. W każdym razie są te dwa sposoby. Content Delivery Network, z tego co rozumiem, jest tym takim bardziej standardowym systemem, w sensie jak się po prostu postawi z instalki Red Hata i się wpisze tam swoje konto i hasło, to jakby to będzie ten scenariusz. Ten drugi to chyba dotyczy bardziej środowisk chmurowych, ale tak jak mówię, nie bijcie, no, jestem z SUSE, nie z Red Hata. To co jest ważne, to że w obu tych scenariuszach będziemy potrzebowali pożyczyć sobie kilka rzeczy z istniejącej instancji Red Hata. Właśnie potrzebujemy takiego entitlementu, certyfikatu i klucza i certyfikatu tego CI głównego. No i skąd się to bierze i gdzie to znaleźć? Przede wszystkim bierze się to z
Znaczy, bierze się i patrzy się w naszej dokumentacji. Jest to dokładnie opisane, więc client registration, o właśnie, i Red Hat client registration. A i właśnie mamy tutaj te dwa scenariusze opisane. One są tak naprawdę bardzo podobne, więc w praktyce jakby zrobimy sobie ten trochę taki kawałek tego scenariusza z Content Delivery Network, ale ten drugi z tego co widziałem jest analogiczny, jest prawie identyczny. Więc myślę, że to będzie taki jakby przykład reprezentatywny. O. Więc tak, potrzebujemy. No właśnie, potrzebujemy takie trzy kawałki sobie pożyczyć. Dobra, ja to już schowam tą dokumentację. Przejdziemy sobie do faktycznego. Nie. O właśnie, do Linuxa. Wszyscy wolimy Linuxa. I teraz tak. Co chcemy osiągnąć? Chcemy osiągnąć to, żeby te trzy elementy znalazły się w jakimś miejscu, z którego możemy je przesłać przez środowisko webowe do SUSE Managera. Czyli ogólnie wziąć tego z tego Red Hata i jakieś dostępne miejsce przekopiować. Więc ja chyba to zrobię w ten sposób. Ojejku, jakieś mam zagnieżdżone bardzo sesje. A w sumie może na wszelki wypadek się też by. Dobra, to jestem w rucie moim. Ja sobie zrobiłem ściągę, bo jestem trochę leniwy, więc sobie zrobiłem coś takiego, tak jak przygotowałem polecenie, które powinno nam skopiować to, co potrzebujemy. Tylko chyba z tego, co pamiętam, to zrobiłem już kolejną maszynę, którą teraz nazwiemy 3. Mam nadzieję, że tutaj nie zrobiłem błędu. To jest takie polecenie, żeby skopiować SCP, to znamy, kopiowanie przez SSH, jakby ktoś nie wiedział. Opcja R jest do tego, żeby cały katalog, jakby to jest recursive, czyli tak to normalnie tylko na pojedynczych elementach operuje. Więc to, co tu jest. Już coś ściągnąłem, wszystko na ten serwer. Znaczy, tak jak ja to zrobiłem, dobrze, to okej, okay, pytanie jest tutaj o właśnie, czy już ściągnąłem ten certyfikat Red Hatowy. Więc dobrze, zrobię krok wstecz. To, co już zrobiłem, bo ja to troszeczkę, wiecie, metodą Adama Słodowego już przygotowałem rzeczy, żeby, no właśnie, żeby nie oglądać, jak trawa rośnie, tylko w miarę tak, żeby tylko iść do przodu. Więc to, co ja zrobię, mam już działającego Red Hata 8.6 dokładnie zainstalowanego. Po prostu z normalnej instalki. W trakcie instalacji podałem mu już swoje kredencjale, moje konto i hasło, więc już jakby w trakcie tej instalacji on został podłączony. Jeśli co jest częstszym scenariuszem, raczej w data center, on taki system jest goły i nie jest zarejestrowany, to trzeba użyć subscription managera, żeby go najpierw zarejestrować i aktywować. To jest jakby wstępny krok wymagany. Rzeczywiście dzięki za tę uwagę, bo jakoś nie pomyślałem o tym, a to w sumie kluczowe. Czyli musi być do internetu podłączony. Musi być, tak, znaczy musimy mieć jakiś Red Hat. On, w sensie to nie musi być twój produkcyjny Red Hat, ale musi być jakiś, który ma prawo pobierać te patche i aktualizacje. I z tego prawa właśnie jakby no niejako skorzystamy w SUSE Managerze. Oj, niepotrzebnie kliknąłem. Więc teraz właśnie mając już taki system, który jest aktywowany i tak dalej, on będzie już miał te pliki z certyfikatami, z tymi entitlements, on już będzie miał w odpowiednich miejscach, które są wymienione w dokumentacji. Właśnie entitlement jest w etc PKI entitlement,
Tam są dwa elementy, właśnie ten entitlement i entitlement key, czy tam entitlement certificate i key, więc możemy sobie to przekopiować. Teraz mogę jeszcze to zrobić. Pewnie jakoś inaczej nazwałem oczywiście ten nowy. Muszę, interesujące. Dobrym przysiąg, że tak go nazwałem. To chyba ten. Dobra jest. Aż muszę to sprawdzić z ciekawości. To jak ty się nazywasz? Patrzmy. A inaczej jest to samo. Czy zrobiłem literówkę? A, chyba już. Nie widzę. Kurde. Ale dziwne. Dobra. To demonstruje to dane, to jest szybko. No tak, tak. Znaczy to powinno być. A, dobra, już wiem, bo to jest. W moim. Okej, na hoście nie mam w pliku. Host nie dodałem tego jako. No dobra, zróbmy. Okej, już wiem coś. Tak, bo to bo tak jest, jak się na ostatnią chwilę jeszcze wiecie, poprawia. Więc zrobiłem świeżą instalkę i ona nie jest w pliku hosts tej maszyny, z której się podłączam. Więc zróbmy to trochę mniej elegancko i po prostu użyjmy jej IP. I to powinno wtedy nam zadziałać. Po prostu uwierzcie mi na słowo, że to ta sama maszyna. 216, tak, to chyba to. Co jeszcze? Dobra. Dzięki. Małpki braku faktycznie. No, nie zwróciło błędu, znaczy chyba zadziałało. Okej. Okay. A nie, jeszcze hasło. O, dobra, właśnie teraz dwa pliki skopiowane. Jeden pozostał jeszcze do skopiowania. Gdzie był moja ściąga tutaj? Dobra, to jest drugi. Drugi. Jako. Trochę mi laguje z racji, że się tutaj także podłączam się tak naprawdę zdalnie z laptopa Windowsowego na Linuxowego i czasami trochę mi się nie trafia. Ale to teraz tu to samo zrobimy. Czyli teraz potrzebujemy Certificate Authority, tego głównego certyfikatu, żeby tego, który autoryzuje, jak rozumiem, SSL 10, 10, 7, 16. Dobra, dało się to lepiej zrobić, ale jakoś dobrnęliśmy. Więc teraz możemy jeszcze spojrzeć, czy to się nam rzeczywiście pojawiło tutaj. No, otwórz się. No dobrze, coś tu mamy. Coś tu mamy, więc teraz możemy z tego skorzystać. Czyli wrócić do konsoli Sysadmin Managera. Czy on się tu wylogował? No nie, to nie ta przeglądarka. No to się nie. Dobrze. I możemy skorzystać teraz, dodając te klucze. Potrzebuję teraz podpowiedzi. A właśnie tutaj. I teraz musimy utworzyć sobie taki klucz, czy jakby no, utworzyć go w SUSE Managerze, żeby SUSE Manager go miał w swoich zasobach. Więc nazwijmy go Skillup. Cert. Cert.
Wybierzmy plik, wybierzmy z... A, jesteśmy na download, dobrze. Warto się nie pomylić przy tworzeniu tych... To jest oczywiście opisane w dokumentacji i można to krok po kroku sobie odhaczać. Nie trzeba tego tak robić z pamięci jak ja. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Później potrzebujemy drugi klucz, skill up cert key, tak go sobie nazwijmy. To będzie ten. A, dobra. Kolejna uwaga, nie róbcie tego, co ja robię. Warto zawsze przy tworzeniu takich certyfikatów dodać to, co tu wcześniej zrobiłem, czyli datę, kiedy utworzyliśmy taki certyfikat, bo one wygasają po roku, z tego co rozumiem, więc po prostu warto mieć te informacje przed sobą, żeby też łatwo się zorientować, jakby kiedy to wymaga aktualizacji. Też warto dodać nazwę, żeby to trzeba Tak. Jeśli mamy więcej niż jeden taki system wymagający tego typu operacji, tak, to zdecydowanie też dystrybucję warto określić. OK, i jeszcze skill up, żebyśmy wiedzieli. CA cert, tak go nazwijmy, powiedzmy. I to będzie ten. OK, i z takim zestawem możemy teraz jeśli dobrze pamiętam, przejść do. Chyba chcą muszę skorzystać z dokumentacji, bo to jest jednak troszeczkę. Dobra, czyli zrobiliśmy tak. Skopiowaliśmy certyfikaty, utworzyliśmy klucze, to mamy zrobione. Dodaliśmy kanały, OK, to już mamy zrobione. I teraz. A, dobrze, potrzebujemy dodać repozytorium. A, dobrze, właśnie, bo to jest trochę już rzeczywiście mniej intuicyjne. Potrzebujemy informacji z naszej maszynki Red Hatowej, właśnie tego mniej lub bardziej potrzebnego, ale właśnie tego systemu, z którego bierzemy certyfikaty. Potrzebujemy też informacji o adresie URL repozytoriów. W sensie tych repozytoriów jest dużo bardzo, więc trochę to będzie mało intuicyjne, znaczy mało takie, dobra, po prostu zróbmy to. Podłączmy się. Dlaczego? Lag. OK, RSSH to było 10. I teraz tak, no pewnie będę potrzebował do tego. Dobrze, czy ja dobrze pamiętam, to był Subscription Manager. Dobra, i teraz poprosimy go o wylistowanie wszystkich repozytoriów, o jakich wie. Tych repozytoriów będzie dużo niestety. I to jest pewien problem tutaj, bo zazwyczaj potrzebujemy z nich tylko dwóch. Potrzebujemy, jeśli dobrze pamiętam, main i upstreams. To są dwa takie kluczowe, chyba że potrzebujemy któryś więcej, bo z nich korzystamy faktycznie w naszych Red Hatach, więc jakby naturalnie też je wtedy możemy dołączyć. Natomiast tych repozytoriów jest bardzo, bardzo dużo i jakby widzimy, że w naszym systemie przy wszystkich z nich jest enabled zero, czyli po prostu czyli nie są podpięte pod ten system, ale są, teoretycznie istnieją. Tutaj mamy różne, jak widzimy, do JBossa, do Satellite'a, do różnych rzeczy.
Tak naprawdę to, czego szukamy tutaj i trochę tutaj już nie chcę przedłużać, bo to właśnie trudno jest to nawet przeszukać jakimś no, jakąś komendą, dlatego że szukamy tak naprawdę tutaj tej jedynki, a to, co znajdziemy ostatecznie, to będzie. No Jezu, nie, naprawdę nie mogę. Muszę się spojrzeć tu na ten ekran. Nie wiem, czy to ma sens. Czy po prostu uwierzcie mi na słowo, że znalazłem takie konkretny adres tych dwóch repozytoriów i go dodałem do Season Managera. Bo coś czuję, że to nie do końca przemyślałem ten krok. Po prostu przejdźmy do tej sekcji, gdzie są repozytoria. Przyjrzyjmy się. Ja to dodałem dwa, w sensie właśnie upstream, a base się nazywa to drugie, nie main, tylko base. I potrzebowaliśmy po prostu tam podpiąć te certyfikaty, które tam utworzyliśmy, czyli tak, ten certyfikat CA. W tej chwili widzimy, że, no, że mamy ich kilka tych certyfikatów do wyboru. Certyfikat kliencki i klucz do tego certyfikatu. I po prostu to, co tam mozolnie wyszukaliśmy z tej listy repozytoriów, ten adres wklejamy tutaj i to jest nasz, no, jakby nasz URL poszukiwany, upragniony. To nie ma problemu, że dodałeś te certyfikaty jako GPG tam w tamtym poprzednim kroku. Dodać jako typy GPG, a to są SSL przecież. Być może. Być może. Zaraz. Spójrzmy. Jak to, oczywiście, oczywiście w typie wybierzesz, masz rację, oczywiście, uwaga była z publiczności, żeby tam tworząc te klucze wybierałem typ GPG, natomiast powinien być SSL i oczywiście była to uwaga słuszna, to była moja tutaj, moje roztargnienie, ale dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, bo to też jest to też zwróci uwagę tutaj naszych widzów i uczestników, że, no, że warto jednak dokładnie te pola tutaj wypełniać i czytać tylko dokumentację, a nie liczyć na to, że się pamięta wszystko. Ok, więc jakby odpaliliśmy polecenie, znaleźliśmy repozytoria, które nas interesują, więc musimy wkleić tutaj ten adres, wybrać te certyfikaty, które utworzyliśmy wcześniej i wcisnąć guzik, który będzie tutaj miał create zamiast update i tyle. I zdaje się, będziemy musieli potem w kolejnym kroku podpiąć to repozytorium do kanału. Czyli znowu już boję się teraz, już spojrzę w dokumentację, żebym znowu nie nagadał. Tak, utworzyliśmy repozytoria. Powtórz dla wszystkich repozytoriów, których potrzebujesz, tak. I potem tak, tworzymy kanały. Dobrze. Czyli tym razem jednak dobrze mówię. Czyli musimy utworzyć kanały takie customowe, gdzie wybierzemy do tego kanału ojejku, nie, powiedzmy sobie tak. Słucham? Literówka jest screen. A, okej, okay, rzeczywiście. Może być Kill up teraz dobrze? No dobra, okej, okay, bo ja trochę tak pod kątem trochę słabo widzę. Dobra. Okej. Okay. I teraz, jeśli dobrze rozumiem,
No jeszcze potrzebujemy jakiś summary. Musimy stworzyć kanał, który nie ma parent channelu. Natomiast jak już go utworzymy, to pojawi się opcja, pojawi się kilka tutaj opcji, a nas głównie interesuje opcja repositories. I tutaj możemy wybrać jedno z naszych repozytoriów, które utworzyliśmy wcześniej. Właśnie na przykład Red Hat 8 Upstream i dodać je do tego kanału. I w ten sposób będziemy mieli repozytorium, kanał, będą spięte razem, będą działały już normalnie, jakby można już normalnie korzystać wtedy. Bo sam kanał, to co utworzyłem przed sekundą, kanał jest tylko jakimś abstraktem, kawałkiem metadanych. Faktyczne paczki są w repozytorium. Więc SUSE Manager korzysta z kanałów, ale kanały są tak naprawdę takimi pointerami, wskaźnikami na faktyczne paczki w repozytoriach. Obiecywałem, że wyjaśnię dlaczego, więc w sumie równie dobrze mogę to zrobić teraz. Ten konstrukt kanałów jest bardzo pomocny, dlatego że nie zawsze możemy chcieć korzystać ze wszystkiego, co jest w danym repozytorium. Możemy chcieć mieć repozytorium, które nie dostarcza pewnych poprawek. Na przykład, właśnie no, przykładowy case, jeśli chcemy pewnić się, że nasz krytyczny system jest dobrze przetestowany, zanim puścimy do niego poprawki. Czyli jakby chcemy, żeby krytyczny system, no, powiedzmy, nie wiem, jakieś SAP HANA czy coś. Coś, co jest, kosztuje nas, jeśli będzie trzeba zrestartować. Więc w takim przypadku krytycznego systemu chcemy mieć dokładniejszą kontrolę nad tym, co tam trafia. I żeby dokładniej zdefiniować, co tam trafia, no to nie możemy po prostu podpiąć repozytorium, bo w repozytorium jest wszystko to, co tam właściciel repozytorium zamieści. Natomiast używając właśnie tej dodatkowej warstwy abstrakcji pod tytułem channel, możemy zyskać kontrolę nad tym, dlatego że my możemy sobie stworzyć własny kanał i opisać w nim, którą część, który podzbiór tego repozytorium ma być dostarczony. Ewentualnie może być to kilka repozytoriów, czy jak tam sobie życzymy. Tak, czyli to chodzi o to, żeby dać nam narzędzie do kontrolowania tego kontentu, który tam się faktycznie znajduje w tych repozytoriach. Okej. Okay. No dobra, i mając to podpięte, właśnie wtedy zyskujemy działający kanał już z paczkami i ze wszystkim. Możemy, znaczy oczywiście tutaj to znowu, tak jak w dokumentacji, należy to powtórzyć dla wszystkich repozytoriów, które utworzyliśmy. I możemy zacząć korzystać. Czyli w tym wypadku ten mój działający Red Hat, mam nadzieję, że jest działający, korzysta tutaj o software, zakładka software i software channels, tu możemy sprawdzić, do czego jest podpięty. Więc mamy jeden główny, nazwaliśmy go parent channel, czy nie, raczej to jest SUSE channel, to jest kanał, który dostarcza SUSE, który zawiera te narzędzia, o których mówiliśmy, SOTA, Pythona i tak dalej, to co jest potrzebne do samego zaciągnięcia klientów. Natomiast to jest ten kanał, który się tworzy przy dodawaniu nowego produktu. Produktu, tak, dokładnie. Tu kolega z sali upewnia się, że to jest ten kanał, który się tworzy automatycznie przy dodaniu nowego produktu. I tak, to jest dokładnie to. Natomiast tutaj mamy kanały właśnie, które sami stworzyliśmy. Między innymi tutaj jest RHEL 8 Main. I tutaj ja zrobiłem właśnie taki kanał main, zawiera jako child channels, zawiera upstream i zawiera base. Czyli to, co widzieliśmy, te repozytoria, dodaliśmy dwa repozytoria, upstream i base.
One są teraz podpięte jako child channels do jednego takiego zasadniczego kanału, bo potrzebujemy obu, potrzebujemy i Yacht, i Base. Czy mam nadzieję, że to jest oczywiste? Jeśli nie jest, to oczywiście to przerywajcie i wyjaśnimy. Okej. Dobra, to długo spędziliśmy na tym Red Hatem. Jeśli nie ma jakichś przeciwwskazań, to przejdę dalej do... dobrze, to Lejdamo było właśnie. Do kolejnej kwestii, mianowicie jest jeszcze sprawa taka. Red Hat 8 i jego pochodne wszystkie używają repozytoriów modularnych. To jest taki wytwór, który chyba nie do końca się, znaczy chyba nawet sam Red Hat uznał, że to nie do końca się sprawdziło, bo w 9 Red Hacie już tego nie ma, w każdym razie nie w takiej postaci. Idea jest taka, że te repozytoria zawierają różne wersje tych samych paczek, więc teoretycznie, jeśli mamy infrastrukturę, gdzie potrzebujemy utrzymywać, nie wiem, dwie różne wersje tam Java, Pythona, czegoś, no to teoretycznie tam jakby mamy możliwość manewru. Natomiast w przypadku SUSE Manager zaciąga to wszystko do swojej bazy danych, ma wszystkie wersje wszystkich paczek i naturalnie nie możemy tego serwować klientom, bo by powstały natychmiast konflikty, bo by były jakby sprzeczne wersje ze sobą. Więc żeby można było z takich modularnych repozytoriów korzystać, w sensie, żeby można było te operacje na paczkach wykonywać, czyli właśnie no, instalować paczki, czy inne, musimy właśnie tak jakby wypłaszczyć to repozytorium, czyli zrobić tak, żeby ono zawierało tylko jedną wersję każdego pakietu. I wtedy jakby to już działa jak normalne repozytorium. Jest, żeby to zrobić, jest potrzebny jeden dodatkowy krok w SUSE Managerze. Mianowicie potrzebujemy przejść do funkcjonalności. Tutaj mamy Content Lifecycle. To jest funkcjonalność, ona jest jakby szerzej używana do właśnie tego, co mówiłem, czyli tam, gdzie potrzebujemy zarządzać różnymi poziomami update'owania na różnych serwerach, czyli jakby, że mamy teoretycznie ten sam ciąg maszyn, który realizuje jakieś funkcje, w sensie, nie wiem, dev test prod, i one są w jakiś sposób sprzęgnięte, no to jest ta funkcjonalność, która pozwala to realizować. Czyli możemy właśnie stworzyć coś, co nazywamy project, gdzie właśnie definiujemy pewne jakieś takie środowiska, gdzie pewne aktualizacje możemy dodawać do pierwszego środowiska w tym ciągu, do pierwszego etapu i potem jak już się upewnimy, że też to działa, to klikamy guzik promote i to jest udostępniane kolejnemu etapowi. Więc w ten sposób możemy sobie bardzo ładnie automatyzować takie case'y, gdzie jesteśmy zmuszeni testować zgodność paczek. To spowoduje, że po przejściu tego całego cyklu mamy taką samą wersję programowania i pakietów na wszystkie środowiska. Pytanie jest, czy to spowoduje, że po przejściu całego cyklu będziemy mieli taką samą wersję na wszystkich środowiskach? Tak, aczkolwiek idea jest taka, że to jest ciągły proces, więc jakby ciągle dodajemy nowe rzeczy do środowiska deweloperskiego i one ciągle są przesuwane jakby krok po kroku, znaczy ciągle, no, zakładam z jakąś tam częstotliwością miesięczną, czy jaką uważamy. No ale no, zakładam, że w międzyczasie, zanim przetestowaliśmy na QA i wrzuciliśmy na produkcję, no to już pewnie się pojawiły nowe paczki, które możemy teraz wrzucić na środowisko deweloperskie, czy tam to pierwsze w kolejności. Więc oczywiście, jeśli zrobimy tak, że
przepchniemy wszystko przez wszystkie etapy, no to tak, to będzie to ekwiwalentne do po prostu zaktualizowania takiego całkowitego. No ale idea jest taka, że raczej, że właśnie, że to środowisko krytyczne, to produkcyjne, ono będzie trochę za, że będzie powiedzmy tam kilka miesięcy czy kilka tygodni, zależnie od naszego tempa, że będzie trochę z tyłu, będzie czekało, a sprawdzimy te wszystkie aktualizacje. Więc taka jest idea ogólnie tej funkcjonalności, natomiast ona się też przydaje do innych rzeczy, dlatego że ona pozwala nam definiować filtry. Właśnie dzięki filtrom możemy określać, co trafia w dane miejsce, filtrować paczki. I dzięki tej funkcjonalności filtrów możemy użyć tego, żeby stworzyć takie wypłaszczone, nazwę to, repozytoria z Red Hat 8 i pochodnie. Mamy tutaj taką funkcjonalność już jakby takich szablonów już gotowych. Szablony są na przykład dla RFPachingu, ale są też szablony dla upstreama, dla repozytoriów upstreamowych. Bo to tak może. I teraz możemy sobie wybrać, które z upstreamowych repozytoriów chcemy jakby tam wypłaszczyć czy poddać temu procesowi. I czy System Manager już poprawnie rozpoznaje, które to są. Widzimy, że tu mamy Rockiego Linuxa, CentOSa 8 i Reala 8. Więc jak wybierzemy któryś z nich, możemy, Real chyba nie ma w tej chwili, więc równie dobrze mogę je stworzyć. A dobrze, jeszcze to trzeba będzie. Mam projekt, więc nazwijmy go prefix, nie projekt, skill. To będzie nasz prefix, żebyśmy wiedzieli, czy coś się stało, czy. Dobra, jeszcze raz. Z jakiegoś powodu mi to nie do końca zajęło. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, nie, próbuję, już nieważne. Dobra, działa. Okej, więc tutaj za chwilkę się nam powinno na liście pojawić, no tutaj jest dość dużo już tych filtrów, bo ja tu trochę się wcześniej bawiłem tym. Więc pozwolę sobie pokazać wszystkie. Gdzieś tu powinien się znaleźć nasz skill-up. Dobrze, teraz mamy właśnie już takie gotowe filtry do tego, żeby stworzyć projekt, który będzie trochę taką wydmuszką, ale on jest potrzebny do tego, żeby stworzyć customowe repozytorium, które będzie właśnie w stanie wykonywać operacje na paczkach normalnie. Teraz co to był? To był CentOS. To co dodałem? Za bardzo chaotycznie, panie Jarku. Wydaje mi się, że to był CentOS. Dlaczego się tu. No dobra. Okay. Stworzymy sobie projekt. No i ten projekt będzie miał jedno źródło. Zawsze musi mieć jedno źródło. No i po co to się. Teraz mam przecież, że coś tu jednak się dziwnego dzieje. Czy mi przypadkiem sesja nie wygasła? Czy coś? Nie, chyba nie. Okej, coś
Ale właśnie, albo właśnie natknąłem się na baga, albo właśnie nie bardzo mogę coś z tym zrobić, bo to jest... No nie, właśnie to jest taki kawałek grafiki, tylko chyba, że... A, dobrze, to pomogło. Ok, więc musimy wybrać źródło. Jeśli chodzi o źródło, to źródło musi być zawsze jakiś bazowy kanał, czyli taki główny kanał. Tych, no dobra, to już weźmy tego CentOSa, go mamy akurat na tapecie. Coś tu, coś dziwnego się dzieje z tą grafiką. Dobrze, dodaliśmy podstawę. Na tej podstawie będziemy pracowali przy użyciu filtrów. Dodając te filtry, które wcześniej utworzyliśmy, możemy sobie stworzyć właśnie takie repozytorium przygotowane już do pracy. Więc teraz to, co musimy znaleźć, to po prostu zaklikać wszystkie te, które mają skill up, albo wszystkie te, które interesują nas i mają skill up, bo oczywiście nie zawsze będziemy potrzebowali, nie wiem, Postgresa czy Java czy tam czegoś, ale jeśli chcemy, żeby to było repozytorium, które zawiera wszystkie te nasze, wszystkie możliwe wypłaszczone warianty paczek, no to zaznaczamy wszystkie. Że tutaj znowu mi coś ucieka. Nie wiem dlaczego się tak dziwnie wyświetla. To jest dodatkowe. Być może to jest jednak trochę bug, bo to nawet nie możemy się zmieścić. Okej. Okay. No, widzę, że nie jestem w stanie tego zakończyć poprawnie. No dobra, to było niespodziewane. Obawiam się, że muszę jednak słowno-muzycznie opowiedzieć, co tu się dzieje w tej chwili. Nie wiem, być może ja coś popsułem, jest to realna możliwość, zdarza mi się to dość często. Generalnie idea jest taka, że dodajemy główny kanał, do niego dodajemy te filtry i klikamy build. I to dodaje nam, znaczy dobra, musimy utworzyć przynajmniej jedno środowisko, environment, które będzie po prostu naszym, nie wiem, w tym wypadku naszym jedynym, czy tam głównym środowiskiem, więc po prostu nazwę je main, bo tutaj może nie potrzebujemy jakiegoś tam bardzo zarządzania. Można oczywiście kliknąć build po prostu, bez żadnych filtrów, ale to sklonuje te modularne repozytoria, które dalej się nie będą nadawały do użytku, więc potrzebujemy tych filtrów, które właśnie coś popsułem, ale generalnie jak je dodamy i klikniemy build, to SUSE Manager zbuduje z tego nowe repozytorium, które będzie można już użyć. A można go użyć w taki sposób, że możemy przejść do jakiegoś naszego systemu właśnie i tutaj się powinien pojawić nasz właśnie ten utworzony lifecycle management, powinien się pojawić tutaj jako dodatkowy kanał tutaj. Po prostu wybieramy go sobie tutaj i zmieniamy. Ewentualnie można to zrobić masowo z poziomu command line'a. To też jest jak najbardziej. Właściwie to nie. Można, oczywiście można z command line'a wszystko jak najbardziej. W SUSE Managerze chyba wszystko właściwie można zrobić również z poziomu CLI. Wszystko można zrobić z poziomu API.
Nie wszystko zawsze można zrobić paradoksalnie z webowego interfejsu, w sensie właśnie na przykład masowy onboarding właśnie nie jest możliwy, tylko pojedynczo, ale i tu już trochę przechodzimy chyba do tej ostatniej części. Pytanie jeszcze? No, czyli pytanie. Content life cycle to jest tylko po to, gdy mamy te modularne pakiety, tak? To jest tylko po to, żeby tam utworzyć ten spłaszczony, tak? Czy to po coś innego? Wiem, jaki jest cel tego. Okej, bo pytanie jest, czy, bo ja trochę pewnie zbyt chaotycznie to zrobiłem, za co przepraszam. Pytanie jest, czy ten content lifecycle jest tylko do tego wypłaszczania repozytoriów? Odpowiedź jest nie. Główną jego rolą, czy jakby po to był pomyślany, żeby dawać nam lepszą kontrolę nad środowiskami, gdzie chcemy mieć kontrolę nad tym, co trafia na które serwery i właśnie tworzyć sobie takie pipeliny. Natomiast akurat tak się złożyło, że ta funkcjonalność się zupełnie dobrze nadaje właśnie ze względu na te filtry, do tego, żeby również przy okazji poradzić sobie z modularnymi repozytoriami. Więc to jest taki trochę raczej przypadek zaadaptowanej funkcjonalności do jeszcze kolejnego use case'u niż główne dostosowanie. Okej, ale to dzięki, że pytasz, bo być skoro pytasz, znaczy, że to nie było takie oczywiste i nie, pewnie widzowie też byli skonfundowani. Okej. Miałem jeszcze w planie, zdaje się, szybciutko pokazać. Chciałem wspomnieć o tym, że właśnie w przypadku Ubuntu jest tam sprawa z. O, już widzę sygnały, że pizza przyszła. Ale to dobrze, już się zbliżamy do końca. Już się zbliżamy do końca. W przypadku Ubuntu jest potrzebny jeden dodatkowy krok, mianowicie Ubuntu domyślnie nie tworzy konta root, więc albo musimy to konto tworzyć w trakcie stawiania tego Ubuntu, albo musimy zapodać mu taką dodatkową linijkę w sudoers, w pliku sudoers. Ona jest w dokumentacji, ja tutaj tylko tak wrzuciłem dla ilustracji. Nie, myślę, że nie będę tego robił, no bo to już naprawdę jedno polecenie to wszyscy umiemy wykonać. I chciałem jeszcze chwilę poświęcić na to, żeby właśnie pokazać, jak się pracuje w SUSE Managerze. Z racji, że Agata tam już macha na mnie, żebym kończył. Za Agatą się nie zadziera, to już będzie to krótkie, ale mam nadzieję wyjaśni parę rzeczy. To, co bym chciał przede wszystkim podkreślić, to, że można pracować na różnych dystrybucjach naraz, tam gdzie ma to zastosowanie. Więc możemy sobie wybrać cztery zupełnie różne dystrybucje. W SUSE Managerze jest taka funkcjonalność System Set Manager. Właśnie to możemy sobie wybierać. W tej chwili mamy cztery systemy wybrane. Nie możemy na wszystkich tych czterech wykonywać operacje. Czy to nie szerujesz ekranu? Nie szeruję ekranu? Moja widownia mówi co innego. W sensie. Dobrze, okej. To już. Czyli ekran jest. Dobrze. Więc możemy tak właśnie wykonywać operacje na paczkach. Jeśli chcemy właśnie na przykład masowo przepisać do innych kanałów, możemy też tutaj to zrobić. No to jest w przypadku różnych dystrybucji, to jest trochę wiadomo, mamy tutaj, znaczy SUSE Manager oczywiście rozpoznał, że to są różne dystrybucje i tutaj prezentuje osobny wybór dla każdej z nich, ale no, jakby, jeśli mamy 50 Ubuntu, no to będzie tutaj można 50 Ubuntu na raz przepisać do innego kanału, jakby nie ma problemu.
zarządzanie konfiguracją, audytowanie, jeśli używamy takich funkcjonalności OpenSCAP, ewentualnie deployowanie salt state'ów. Salt umożliwia, to jest taki framework dla tych, którzy nie znają, który umożliwia też takie deklaratywną konfigurację, trochę jak w Kubernetesie, gdzie tworzymy plik YAML, który opisuje, znaczy no, opisuje jak ma być ogólnie coś, jakiś tam pożądany stan albo jakąś tam akcję pożądaną i można go po prostu jakby zastosować na maszynę i SUSE Manager to będzie ją wykonywał. Można też zrobić tak, żeby powtarzał pewne akcje SUSE Manager, na przykład jeśli jest to, mamy taką potrzebę. Więc generalnie możemy sobie te operacje robić na wielu systemach naraz, ale nie musimy ich wybierać manualnie jeden po jednym. Możemy użyć do tego grup i do tego bardzo zachęcam również, żeby używać grup, bo one bardzo ułatwiają pracę, bo właśnie możemy sobie zrobić grupę, no nie wiem, ze wszystkimi Ubuntu, ze wszystkimi SLESami, ze wszystkimi Red Hatami, ale możemy też zrobić grupę ze wszystkimi maszynami deweloperskimi, ze wszystkimi testowymi, ze wszystkimi produkcyjnymi, ze wszystkimi krytycznymi, ze wszystkimi, które są w chmurze, które nie są w chmurze, ze wszystkimi, które są w data center 1, 2 albo 3. Jakby możemy tworzyć różne przekroje jakby tych naszych systemów i w ten sposób bardzo sobie uprościć właśnie wybieranie pożądanej grupy docelowej. Czyli możemy na przykład zażyczyć sobie, że chcemy wybrać wszystkie maszyny deweloperskie, które są z SLESami. I wtedy wybieramy przycisk Work with Intersection, czyli pracujemy na przecięciu, czyli części wspólnej. I wtedy SUSE Manager wybierze wszystkie te, które są należą do grupy Dev i należą do grupy SLES. Nie wiem, czy są takie, a raczej nie ma. Ale okay, jeszcze raz. Jest też możliwość pracy na połączeniu grup, czyli work with union i wtedy jakby mamy sumę zbiorów, czyli możemy wybrać bazy danowe i aplikacyjne, serwer na przykład i połączenie, no i tu rzeczywiście się wybrało trochę. I w ten sposób te cztery zostają dodane do właśnie tego system set managera i tutaj na tych czterech systemach możemy pracować. Oczywiście dalej możemy do tych czterech, widzimy, że one zostały już, zostały im te ptaszki, możemy im doptaszkować coś manualnie do tego wyboru grupowego, jeśli chcemy, więc pełna elastyczność. I oczywiście możemy też pojedynczo wchodzić w każdy system, sprawdzić jakie są do niego dostępne paczki i ewentualnie tam zaplikować te paczki. Więc jak najbardziej pojedynczo też można. Wszystkie funkcje dotyczące audytu na przykład też dla większości dystrybucji działają, bo chyba się było jedna czy dwie, gdzie nie do końca te audytowe funkcje działały, ale generalnie właśnie to patchowanie, aktualizowanie na pewno działa na wszystkich, na pewno można sobie robić na grupach, na nosowo. Audytowanie w większości działa, raportowanie działa, więc też te podstawowe operacje to na pewno możemy sobie prowadzić. Właśnie niezależnie od tego, jaka to jest dystrybucja i gdzie ona jest dokładnie zlokalizowana. Więc to jest tak główna, myślę, tutaj przewaga SUSE Manager. Okej, no już nie chcę tak przeciągać, bo widmo Agaty już wisi nade mną. Więc spójrzmy może jeszcze szybko. Spójrzmy szybko na pytania. Tutaj na bieżąco odpowiadałem na pytanie z sali, więc trochę jeszcze chwilkę spojrzę na pytania tutaj z internetu.
Tutaj widzę, że koledzy odpowiadali już trochę. Jak wygląda nakład na zasoby agenta? Jest pytanie. Nie pamiętam dokładnych liczb, ale to jest nie, bardzo nieduży agent. On pomijalnie mało zasobów konsumuje. To kilkadziesiąt megabajtów, zdaje się, czy coś takiego. To jest, nie pamiętam dokładnie, ale to jest, musiałby być bardzo specyficzny case, żeby to miało znaczenie. Jakieś chyba edge'owe na Raspberry Pi albo coś. Dobrze, czy... A tu widzę, są odpowiedzi. Jest odpowiedź... Niewspierani klienci. No dobrze. Czy mogę z poziomu konsoli wysłać skrypt do hostów dodanych do system grupy w SUSE Managerze? Można, jak najbardziej. Znaczy, można w sumie na kilka sposobów nawet to zrobić, bym powiedział. Więc można to zrobić przy użyciu Solta, można to zrobić przy użyciu skryptu odwołującego się do SUSE Managera. I tak, można. Czy SUSE Manager tworzy lokalne proxy repozytoria dla systemów? Znaczy, SUSE Manager tworzy w pewnym sensie, SUSE Manager jest lokalnym proxy, jeśli chodzi o właśnie z punktu widzenia repozytorium. To jakby tak, SUSE Manager jest takim lokalnym proxy repozytorium. Co idzie za wyborem SUSE Managera, a nie na przykład rozwiązanie Form? Jakie dodatkowe korzyści? Okej, okay, no to jest chyba pytanie na trochę więcej czasu niż tu mamy, ale no, ja myślę, że... Myślę, że głównie to, że Formen nie jest tak elastyczny jak SUSE Manager. To jest dla mnie główna cecha i chyba na tym poprzestanie. Jakby coś, to zapraszam po prostu do kontaktu mailowego i z chęcią rozwiniemy ten temat. Jak licencjonowany jest, to już koledzy widzę, że odpowiedzieli. Dlaczego jeszcze nie ma wsparcia Ubuntu 22? Najnowszym chyba się właśnie pojawiło. Proszę zaktualizować. A, SUSE Manager 4.2. No tak, no to już teraz jesteśmy na 4.3. Czy wersja bezagentowa wymaga SUSE Tools? Dobre pytanie, chyba nie. Chyba nie, ale musiałbym się upewnić. Jakie zasoby musi mieć serwer? Rozumiem, że głównie storage na repozytoria. Serwer SUSE Manager, znaczy najprościej jest spojrzeć w dokumentacji, jest dobrze opisane. Zdaje się, że 10 giga RAM-u i 4 kory to jest minimum. Ale rzeczywiście zasoby storage'owe warto spore przeznaczyć na to, no bo wszystkie repozytoria są lokalnie zaciągane i zapisywane, więc tak w produkcji to bym zaczął od terabajta, tak ostrożnie. Do nieprodukcyjnych rzeczy to myślę, że 500 giga i to też wystarczy. Jak można utworzyć profile SSH? No jejku, to już bardzo specyficzne pytanie. W jakim formacie SSH Private Key? Nie wiem, to już musiałbym doczytać. Czy może podłączyć się na konto z grupą sudo? Nie wiem, czy do końca rozumiem pytanie, ale SUSE Manager. Jeśli ma konto uprawnienia roota, to zdaje się wystarczy. Nie musi to być root konkretny. W trybie SSH widać, że można określić logowanie przez hasło lub klucz prywatny. Czy ten tryb może używać hasła oraz klucza prywatnego w ramach składnikowej autoryzacji? Dobre pytanie, ale nie wiem. Chyba nie. Wydaje mi się, że nie, ale no, muszę sprawdzić. Kurczę, jakie dobre pytanie są. Jestem pod wrażeniem. Nie, no naprawdę. Czasami trafiło mi się trzy pytania i to takie typu, która godzina albo gdzie jest toaleta.
Ale nie, no to dzięki, dobre pytanie. Aha, widzę, że ktoś nawet wpadł na pomysł, jak wyszukać z tej listy repozytoriów grepem. Ok, spoko, dzięki. Chat GPT, tak. Chat GPT na pewno by znał rozwiązanie. Czy nagranie jest dostępne? Tak, będzie dostępne nagranie. Integracja z GLPI, VMware, Zuli, Webhook. Znaczy przez API można się podłączać do SUSE Managera. SUSE Manager z VMware'em chyba o tyle się tylko potrafi integrować, że potrafi zebrać inwentarz jakby maszyn wirtualnych, więc to jest bardzo ograniczone. Integracja z OpenLDAP, tak, jak najbardziej. Ani wspierani klienci, też odpowiedź konkursowa. Czy proces dodawania hostów Uni jest ten sam? Tak, Uni jest upstreamem SUSE Managera, więc to jest analogiczne, bardzo podobne narzędzie. SUSE Manager troszeczkę się różni, ale generalnie są te same mechanizmy. Dotarłem do końca pytań. To chyba została jedna tylko rzecz, mianowicie rozstrzygnięcie konkursu, ale widzę, że mamy tych odpowiedzi tyle, że ja chyba nie będę w stanie w tej chwili wskazać, kto był pierwszy albo kto był lepszy. Więc mam taką propozycję, myślę, że Rafał tutaj, nasz organizator, słucha, więc zrobimy tak, że po prostu odezwiemy się do zwycięzców po webinarze i damy znać, że wygraliście. Tak. Mogę tak potwierdzić. Że tak, nie wyszukamy. Dobra, dzięki Rafał za potwierdzenie. Wśród odpowiedzi tutaj widzę, że pojawiają się takie dystrybucje jak ClearOS, jejku, już tracę głos. Dobra. Przepraszam. Dziękuję bardzo. ClearOS, EuroLinux, ScientificLin, Fedora Server. Nie wspierani klienci, są też błędne odpowiedzi, nie wspierani klienci OpenSUSE Leap. OpenSUSE Leap jest wspierany. Ubuntu 16.4 jest wspierany, znaczy 16.4 wyszedł ze wsparcia chyba oficjalnego, więc jakby w tym sensie w ogóle generalnie nie jest wspierany, ale istnieje możliwość podłączenia go do SUSE Managera, więc to i 18.04 już na 100% jest. Mówię tylko o dystrybucjach Linuxowych, nie Linuxowych. Tylko Linuxowe, tak. A Red Hat dla powerów? No to jest dalej Red Hat. Red Hat dla powerów to dalej Red Hat. Jakby już nie rozdrabniajmy się aż tak. Odpowiedź na konkurs. Chrome OS Gentoo Linux. Nie sądzę, żeby Chrome OS był serwerowym systemem Linux. Bo to było kryterium ważne, serwerowy system. Więc Chrome OS, prawie pewien jestem, to nie jest ta odpowiedź. Pewien jestem. Poczytajmy jeszcze, jakie były. Arch Linux, LFS, Gentoo. Czy któreś z nich są zastosowane na serwerach? Muszę pomyśleć o tym. Gentoo chyba widziałem na serwerze, ale Arch Linux, a może w niektórych tych naukowych zastosowaniach jest? To będzie interesujące. Sam to powiem teraz, wyjaśnię, przyznam się bez bicia, jaka była motywacja. Ja tak naprawdę sam do końca nie wiedziałem. Po prostu liczyłem na to, że uczestniczę i powiedzą. I to będzie interesujące. Miałem cichą nadzieję, że odpowiedzią prawidłową będzie zero, ale to jeszcze chyba nie ten moment. Więc no, mamy pewną pulę odpowiedzi. Myślę, że na tym możemy
zakończyć, po prostu obiecujemy, że prawidłowe odpowiedzi będą nagrodzone kamelonkiem. Ostatnia rzecz, naprawdę ostatnia. Jeszcze mamy kilka spotkań ewentualnie do obejrzenia w przyszłości, jeśli Was interesuje Sudo Manager, o na przykład właśnie różnicach między trybem agentowym i bezagentowym, o RGAP-ie, o używaniu okienek serwisowych. To są niektóre z proponowanych tematów. Jeśli macie inne propozycje, co, o czym byście chcieli usłyszeć, o czym chcielibyście taki skill up zobaczyć, żeby tak trochę bardziej w praktyce właśnie coś było pokazane, to jak najbardziej dawajcie znać. Nagranie będzie na naszym kanale YouTube'owym, YouTube Susa Polska, wyszukajcie na YouTubie, będzie na pewno. Okej, i to na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie naszym uczestnikom tutaj w biurze, dziękuję uczestnikom tam przed ekranami. Życzę Wam udanego dnia i udanej reszty tygodnia. Dziękuję i do usłyszenia.